Dzień dobry, witam w Kinie na Bis. W dzisiejszym odcinku najnowsze dzieło wielkiego Davida Finchera, następnie Jojo Rabbit, czyli nagrodzona Oscarem za scenariusz kapitalna satyra czasów III Rzeszy, a na koniec Filip, czyli ekranizacja semi-autobiograficznej powieści Leopolda Tyrmanda. Zaczynamy! W pierwszej propozycji na dziś dzieło reżysera kultowego. David Fincher w swojej karierze stworzył takie arcydzieła jak 7, Podziemny krąg czy Social Network. Jakiś czas temu w Kinie na Bis polecałem Wam film pod tytułem Mank, również w jego reżyserii. Po 3 latach Fincher powraca z nowym projektem. Jego głównym bohaterem jest tytułowy zabójca. Nie znamy jego imienia. Nie wiemy, czemu oprócz oczywistej chęci zysku podjął się takiego fachu. Nasz zabójca to profesjonalista w każdym calu. Działa skrycie, w mroku. Do pracy podchodzi metodycznie, wiedząc, że na sukces składa się wiele pozornie nieistotnych detali, a od porażki dzieli go czasem wręcz niewidoczna granica. Poznajemy go w czasie wykonywania jednej z misji. Celem jest ważna figura współświadka przestępczego. Wszystko jest przygotowane i zaplanowane od deski do deski, ale w najważniejszym momencie nasz bohater chybia. Zamiast celu ginie niewinna ofiara. Skandal, poruszenie, wściekłość mocodawców. To by jeszcze można było przeżyć. Sęk w tym, że w tej robocie jedna pomyłka powoduje, że z drapieżnika stajesz się ofiarą. Na naszego zabójcę zostaje wydany wyrok. Teraz będzie musiał użyć wszystkich swoich talentów, by ujść z życiem i uratować tych, na których mu zależy. I find music a useful distraction. A focus tool. Keeps the inner voice from wandering. Process is purely logistical. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a fuck. Jaki jest zabójca? W pewnym sensie surowy, czasem wręcz ascetyczny, bez jakichkolwiek ozdobników. Czasem brutalny, w końcu opowiada o ludziach, którzy przemocą zarabiają na chleb. Na pewno jest też dopracowany w każdym calu. Artyzm Finchera bazuje bowiem na silnym, rzemieślniczym fundamencie. U niego wszystko musi być na tip-top. Każda klatka, każde ujęcie. To nie dziwi, facet zaczynał od teledysków i reklam, a tam każda sekunda się liczy. To też kapitalne kino gatunkowe. Rasowy thriller, w którym napięcie chwyta już w pierwszej minucie, a potem z każdą chwilą rośnie. A choć wielu twórców bierze się za konwencję thrillera, to niewielu ta sztuka w pełni się udaje. Zabójcę doceniam także za kreacje aktorskie, w tym w szczególności tą główną, czyli Michaela Fassbendera. Aktora tego lubię i doceniam od lat. Żałuję, że za swoją pracę w Zabójcy nie otrzymał nominacji do Oscara, bo moim zdaniem ta rola była jej warta. For what it's worth, I would never have involved your female friend. Forbid empathy. Please. Trust. No one. Fight only the battle you're paid to fight. Breathe. Breathe. Calm. Prepare to be excited. This is what it takes. If you want to succeed.
są w Polsce tematy, z których raczej się nie żartuje. Jednym z nich jest tragedia II wojny światowej. Gdy jednak ktoś robi to w tak wdzięczny sposób jak Taika Waititi w filmie Jojo Rabbit, to myślę, że możemy zrobić pewien wyjątek. Poznajcie więc naszego małego Jojo, który dorasta w III Rzeszy w okresie II wojny światowej. Zewsząd do głowy są mu wpychane brednie o wybranej rasie aryjskiej, o nieomylnym Führerze, o wstrętnych Żydach czy o odbudowanej potędze Niemiec. Ta propaganda jest wałkowana w szkole, a na dodatek także na zajęciach Hitlerjugend, do którego nasz bohater należy. Nic więc dziwnego, że mały Jojo chce zostać wzorowym nazistą. Wyobraźcie sobie teraz, jak wielkie będzie jego zdziwienie, gdy odkryje, że w jego wspaniałym niemieckim domu jego dumna niemiecka matka ukrywa niewiele starszą od niego Żydówkę. Jest master Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Aber dann kommst du. When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. Yeah. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Hello, Hitler. I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. You know what I am? Say a Jew. Gesundheit. Nie obawiajcie się, Jojo Rabbit to dzieło dalekie od propagandy nazizmu. Wręcz przeciwnie, to umiejętnie skonstruowana satyra na tamte czasy i tamten reżim. W lekki sposób podchodzi do trudnego tematu, ale dzięki inteligencji twórców robi to z gracją i w żaden sposób nie obraża pamięci tych, którzy doświadczyli okropieństw wykonywanych przez III Rzeszę. To też kapitalna opowieść o przyjaźni, o dorastaniu oraz o pokonywaniu stereotypowego myślenia. Jojo Rabbit zapewni Wam potężną dawkę humoru, a to za sprawą świetnie napisanego, nagrodzonego Oscarem scenariusza oraz bardzo dobrych kreacji aktorskich. Tu oczywiście wybija się Roman Griffin Davis w roli Jojo, ale nie ukrywam, że moje serce skradli najbardziej Sam Rockwell jako kapitan armii niemieckiej oraz sam reżyser Taika Waititi wcielający się w wyimaginowanego przyjaciela głównego bohatera o imieniu Adolf. Jojo Rabbit, obejrzyjcie ten film, a na pewno nie raz się zaśmiejecie. Sheesh, that was intense. What am I going to do? No idea. Got it! I'm negotiating. Burn down the house and blame Winston Churchill. We'll negotiate. If I tell on you, you'll be in big trouble. They'll never win. Love is the strongest thing in the world. Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. God, nothing makes sense anymore. Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi. W ostatniej propozycji na dziś pozostajemy w czasach II wojny światowej, choć całkowicie zmieniamy estetykę i sposób opowiadania o niej. Większość z Was zapewne kojarzy Leopolda Tyrmanda, polskiego pisarza i publicystę, jedną z najbarwniejszych postaci lat 50. i 60. XX wieku w Polsce. Jakiś czas temu w kinie na BIS polecałem Wam oparty luźno na jego losach film pod tytułem Pan T.
Teraz przedstawię Wam Filipa. Film zrealizowany na kanwie powieści Tyrmanda pod tym samym tytułem. Powieści, dodajmy, z dość mocno zarysowanymi wątkami autobiograficznymi. O ile jednak Pan T skupiał się na późniejszym życiu Tyrmanda, o tyle Filip sięga do jego młodości. Poznajcie więc tytułowego Filipa, młodego, atrakcyjnego chłopaka, polskiego Żyda, który podając się za Francuza, próbuje przetrwać rządy III Rzeszy. Pracuje w luksusowym hotelu we Frankfurcie, a ponieważ takie miejsce oferuje wiele uciech, a nasz bohater od nich nie stroni, to życie wiedzie niezwykle barwne i ciekawe. Głęboko w nim cały czas jednak buzuje nienawiść do nazistów. Motywowany nią nasz bohater próbuje w życie wcielać swą zemstę. Kocham cię. Będziesz moją żoną? Zwariowałeś teraz? A kiedy? No wiesz, Eden? Filip. Niemand. Man muss euch alle aufhängen. Uns? Mhm. Ausländer. Aber alle eure Jungen sind weg und sterben an der Front. Ich hab nur uns. Eine deutsche Frau, ein Ausländer. Kennst du Faschisten? Ja, osobiście Żydów nie lubię, a ciebie lubię. Tylko ty się ostałeś. Les uns après les autres. Pour toi, il n'y aura pas d'exception. On s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait de l'action. Filip to dla mnie jedno z największych zaskoczeń in plus ostatnich 12 miesięcy, a zarazem dowód na to, że polskie kino ma się naprawdę nieźle. Bardzo wkręciła mnie opowiedziana tu historia. Na pewno jest tu duża zasługa samego Tyrmanda, którego powieści ekranizacja ta jest naprawdę wierna, ale napisać ciekawe dzieło to jedno, a przenieść je na ekran i nie zatracić jakości pierwowzoru, to zupełnie co innego i ta sztuka twórcom się udała. Niezwykle fajny jest też ten balans w opowieści, który udało się utrzymać. Czujemy wojnę, czujemy, że nasz bohater cały czas jest zagrożony i że jeśli jego prawdziwe pochodzenie się wyda, to każdy dzień może być tym ostatnim, ale jednocześnie ta wizja ani jego, ani nas nie tłamsi. Dostajemy też więc sporo humorystycznych scen, a czasem nawet wręcz takich scen dekadenckich. Muszę także dodać zdanie odnośnie prawdziwego objawienia, jakim jest dla mnie grający główną rolę Eric Kulm Jr. Jest magnetyczny, ma bardzo plastyczną twarz i ciało. Mnie osobiście zachwycił i choćby dla tej roli Filipa obejrzeć warto. Jesteś Filip? Ich hab Angst um dich. Au pire, ils vont pas te prendre juste parce que t'es polonais. Nie chcę mi się tego rozumieć. Nie mam siły tego rozumieć. Tak bym chciała, żebyś kiedyś był szczęśliwy. Hipnotyzujący zabójca, lekki, okraszony morałem satyryczny Jojo Rabbit i zaskakująco dobry Filip. Trzy filmy warte Waszej uwagi, wszystkie polecam gorąco, podobnie jak polecam oglądanie kolejnych odcinków Kina na Bis. Za dziś pięknie dziękuję. Do zobaczenia!